Gościniec Radia Września 93,7. Karol Krzeszowiec, zapraszam na program Gościniec Radia Września. Dzisiaj po pierwsze bardzo bezpiecznie w naszym studio, bo mamy wojskowych. Kapitan Marcin Misiak, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Oraz szeregowy Michał Gawroński, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie, jesteście przedstawicielami jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej, przy której bardzo dużo mitów narosło. Jedni mówili, że nie jest potrzebna, inni mówili, że to przerost formy nad treścią. Jeszcze inni się śmiali, że po co to takie. Panie kapitanie, to jak to jest z WOT-em? Jest choć ziarno prawdy w tym, co można przeczytać czasami w internecie? Trzeba powiedzieć, że wokół WOT-u narosło bardzo wiele mitów. Trzeba te mity zweryfikować, sprawdzić i dokładnie wczytać się w media i w kontekst tych wszystkich wypowiedzi, które się tam pojawiają. Wojska Obrony Terytorialnej powstały jako piąty rodzaj sił zbrojnych i są pewnego rodzaju uzupełnieniem systemu bezpieczeństwa naszego państwa. Oprócz wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych i sił specjalnych, właśnie WOT jest w tej chwili piątym tym rodzajem sił zbrojnych, jest najbliżej społeczeństwa i działa tam, gdzie skąd nasi obywatele, skąd nasi żołnierze pochodzą, czyli na terenie naszego województwa, w tym wypadku województwa wielkopolskiego. Wspomniał pan, że jesteście piątą siłą, ale czy ta piąta siła jest potrzebna? Jest potrzebna. W zeszłym roku pojawiły się wichury i podtopienia na wschodzie Polski. To był pierwszy sygnał, że Wojska Obrony Terytorialnej są potrzebne. Zadziałaliśmy bardzo szybko, bardzo sprawnie i, że tak powiem, zostaliśmy włączeni w ten system reagowania kryzysowego. W tej chwili, w tym roku, nikt się tego nie spodziewał. Nastąpiła pandemia koronawirusa. Bardzo duże siły zostały zaangażowane w zwalczanie skutków tej pandemii. 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej otrzymała szereg zadań. Bardzo dużo zadań dostaliśmy na wniosek wojewody, począwszy od dostaw żywności, dostaw leków do placówek medycznych. Ewakuowaliśmy domy pomocy społecznej w Kaliszu i Pleszewie. Potem wykonywaliśmy wymazy na tak zwanych punktach drive-thru. Muszę powiedzieć, że do tej pory 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej wykonała 36 tysięcy wymazów, więc wychodzę z takiego założenia, że niech nasza praca, niech nasza służba obroni się sama. Niech wszyscy sobie sami wyrobią zdanie na temat Wojsk Obrony Terytorialnej. I myślę, że ta sytuacja, która teraz nastąpiła, dobitnie pokazała, że Wojska Obrony Terytorialnej są potrzebne. Wspomniał pan o służbie. Każdy może dołączyć się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak to się zaczyna? Droga kandydata do później dumnego szeregowca, z którym za chwileczkę porozmawiamy. Najpierw po prostu trzeba chcieć. Trzeba wyrazić taką wolę. Jeszcze do niedawna trzeba było skontaktować się z Wojskową Komendą Uzupełnień i tam rozpocząć tą całą procedurę, te wszystkie formalności. Od niedawna funkcjonują Wojska Obrony Terytorialnej tak zwane mobilne zespoły rekrutacyjne. To są osoby, które są żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, które przeszły to pierwsze podstawowe szkolenie, służą już jakiś czas w WOT-ie i one udzielają wszelkich informacji, a także są takim przewodnikiem, prowadzą potencjalnego kandydata, rekruta do tego szkolenia podstawowego, no i potem do tego, by zostać żołnierzem WOT-u. Szkolenie podstawowe to 16 dni, ale na tym to się nie kończy. Tak, szkolenie podstawowe trwa 16 dni, można powiedzieć krótko, ale jest to szkolenie bardzo intensywne, minimum 12 godzin na dobę, a czasami więcej, a to szkolenie jest dopiero początkiem, można powiedzieć początkiem tej służby, bo cały okres szkolenia żołnierza WOT-u trwa 3 lata. Te szkolenia rotacyjne, które się odbywają po tym 16-dniowym szkoleniu, to są szkolenia raz w miesiącu przez 2 dni. Po każdym roku szkolenia następuje jeszcze 14-dniowy poligon i dopiero po 3 latach takiego szkolenia uważamy, że żołnierz jest gotowy do walki lub natowskiej nomenklatury combat ready. A jak jest ze służbą kobiet w Wojskach Obrony Terytorialnej? Czy panie, tak jak i czasami w życiu, okazuje się, że częściej noszą spodnie niż mężczyźni? Muszę powiedzieć, że w Wojskach Obrony Terytorialnej ten procent kobiet jest największy, jeśli chodzi o wszystkie rodzaje sił zbrojnych. I co trzeba przyznać, że kobiety wykazują się bardzo dużym hartem ducha. Czasami
troszeczkę drobniejszych gabarytów kobieta wykazuje taki hard ducha i mężczyźni, że tak powiem, odpadają i są słabsi psychicznie, a te kobiety wytrwają do końca, bo tak jak trzeba przyznać, że szkolenie jest krótkie, bo 16 dni to nie jest dużo, te podstawowe umiejętności żołnierskie można tam żołnierzowi wpoić, no ale jest dość intensywne. Dobrze, w takim razie teraz przenieśmy się do rozmowy z Michałem Gawrońskim, który ma stopień szeregowca. To jak to było? Pan sam porzucił pilota, czy stwierdzi pan, że najwyższy czas wypuścić tego pilota z dłoni? Zresztą tak, na pewno nie byłem typem takiego pospolitego kanapowca. Nie uprawia pan sportu kanapowego? Nie, to nie był sport kanapowy, na pewno nie. Mogę opowiedzieć tylko o sobie właśnie, że byłem bardziej zaawansowany w tych sprawach, bo sport nie jest mi obcy. Czyli jakieś bieganie, od jakiegoś czasu nawet rolki, czy tam siłownia, to były takie moje podstawowe czynności, które wykonuję do dzisiaj oczywiście. Survival, tak, bo też jestem w tym dosyć zaawansowany. Więc wydawało mi się, że jestem przygotowany dosyć dobrze do takiej właśnie służby i postanowiłem się sprawdzić. No jak to się okazało? Jak to się okazało? Jak to się okazało? To znaczy tak, nie jest tak, że zderzyłem się ze ścianą, bo tak nie było, ale zderzyłem się z taką rzeczywistością właśnie bycia na poligonie właśnie, jak tutaj pan kapitan mówił. Ten poligon 14-dniowy, czy nawet to szkolenie 16-dniowe pokazało, że jednak jest jeszcze nad czym pracować. Ja myślałem, że jestem bardzo dobrze przygotowany fizycznie, byłem tego pewny, ale poligon i to szkolenie 16-dniowe pokazało, że rzeczywiście są jakieś aspekty, gdzie jeszcze się nie sprawdzam i należy nad tym właśnie popracować. Jak dawno ukończył pan to szkolenie pierwsze? Rozumiem, że już jest pan po tym 3-letnim szkoleniu? Ja tutaj służę akurat w obronie terytorialnej drugi rok, teraz już się kończy ten drugi rok, czyli to szkolenie było właśnie 2 lata temu równo. A jak z tą bronią? Czy broń może przyciągnąć do Wojsk Obrony Terytorialnej? Bo my faceci lubimy takie zabawki. Wydaje mi się, z mojego punktu widzenia, wydaje mi się, że może przyciągnąć z tego względu, że ja jeszcze dodatkowo w życiu osobistym, znaczy nie to, że lubię broń, ale lubię po sobie postrzelać. Mamy tam strzelnicę, na którą jeździmy z kolegami. Czasami sobie tam strzelamy z różnej broni. I ta broń, że tak powiem, jest bardziej zaawansowana właśnie w OT, czyli w obronie terytorialnej. Można bardziej się z nią zaznajomić i tak naprawdę nauczyć się wielu rzeczy właśnie w obsługiwaniu na przykład broni, tak jak tutaj pan mówił, po jakichś tam ćwiczeniach, gdzie trzeba obsłużyć tą broń i trzeba wiedzieć, jak to zrobić. No i mamy do czynienia z różnymi rodzajami broni, co tak naprawdę też kusi, tak? Czyli sprawdzenie się w jakimś innym strzelaniu. Na przykład mogę powiedzieć, że ja teraz jestem na specjalizacji strzelec wyborowy, gdzie nie miałem nigdy do czynienia z bronią właśnie wyborową. Okazało się, że jednak się do tego nadaje i teraz mam do czynienia z tą bronią i powiem szczerze, że bardzo mi się to podoba. Ma pan oko, a czy służba w WOT dała panu więcej pewności siebie? Czy dała mi więcej pewności siebie? Wydaje mi się, że dała w tym sensie, że jeżeli chodzi o pomoc ludziom, w życiu osobistym też bardzo dużo się udzielam, jeżeli chodzi o pomaganie ludziom, różnego rodzaju zbiórki, licytacje, aukcje, czy jakieś powiedzmy sprawy charytatywne, jakieś wydarzenia. Przy tym, przepraszam, że wyjdę w słowo, ale przy tym domyślam się, że pan pracuje. Tak, dokładnie, więc jeszcze pracuję. Choćby z racji takiej systematyczności poukładania. No wiadomo, wojsko to jest systematyczność, poukładanie, grafik, gdzie się trzymamy. Tak jest, dokładnie. Przeniósł pan to do swojego życia, czy te elementy już były obecne, ale zostały wzmocnione? Szczerze mówiąc, nie traktuję obrony terytorialnej jako dodatek. Nie chciałbym, żeby tak właśnie był postrzegany jak dodatek. To jest część mojego życia już tak naprawdę. Jestem przyzwyczajony, mam tak już wszystko poukładane. Może dla niektórych może być to ciężkie w pierwszych etapach pogodzenia tych rotacji, które się odbywają w weekend. Jest to jeden weekend w miesiącu, bo czasami no, nie mamy tego czasu, ale z tym raczej też nie ma problemu. Można to wszystko gdzieś tam usystematyzować i znaleźć na to po prostu czas. Ja znajduję i tak jak mówię, jest to część mojego życia, więc traktuję to tak jak po prostu jakiś weekend, w którym muszę się znowu sprawdzić, jechać i, że tak powiem, zawalczyć znowu. Szanowni Państwo, to mi tylko zostaje powiedzieć, że jeśli ktoś z Was chciałby rzucić pilota od telewizora, wstać z kanapy, troszeczkę utaplać się w błocie, dotknąć i zapoznać się z prawdziwą bronią, to chyba nie ma lepszego miejsca niż Wojska Obrony Terytorialnej. A dowodem na to nasi dzisiejsi goście, kapitan Marcin Misiak i szeregowy Michał Gawroński. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Gościniec Radia Wrześni 93,7. 93,7 Radio Września. Najlepsze, polokalne.